Szanowni Państwo, ja jestem zawsze skory do poświęceń, tak to można powiedzieć. Zwłaszcza jeżeli chodzi o rzeczy dobre. To się bardzo poświęcam, jakby nie patrzeć. I teraz wam powiem taką historię. 8 lat temu byłem w Dąbkach. Dąbki, wieś uzdrowiskowa w północno-zachodniej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim w powiecie sławieńskim w gminie Darłowo. Położona jest na wybrzeżu słowińskim nad Morzem Bałtyckim oraz nad brzegiem jeziora Bukowo w odległości 7 km od Darłowa. W Dąbkach funkcjonują ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe. W okresie letnim Dąbki są miejscem wypoczynku. Od 7 listopada 2007 roku Dąbki mają status uzdrowiska. I skosztowałem naprawdę fantastycznych gofrów. Gofry z bitą śmietaną, z owocami. Ktoś powiedzieć, nic z wielkiego, nic nadzwyczajnego, ale powiem szczerze, nigdzie nie robią takich dobrych jak w Zielonej Budce w Dąbkach. To jest niedaleko plaży. Fantastyczne miejsce. I teraz wam powiem tak. 18 zł za tego gofra. Ja byłbym w stanie nawet zapłacić 25 zł. Bo jest po prostu epicki. Z owocami, które są, które widać, które pachną, które się uśmiechają z tego gofra, a nie tak jak, że tak powiem, w innym miejscu widziałem gofra za 22 zł i tam owoców to było tyle, co kot napłakał, no. Tutaj fantastyczne. Pora wieczorowa, co prawda, dochodzi godzina 21, ale trzeba było zrobić jakieś 20 dodatkowych kilometrów, żeby tu przyjechać na te fantastyczne gofry. Nic zadać, nic ująć. Nie wiem, jak się za to zabrać, ale jakoś trzeba.